połowie IX wieku na miejscu słowiańskiej osady założono gród warowny. W 1001 roku Bolesław Chrobry ufundował Erem Benedyktynów. W 1003 roku ponieśli tu śmierć wszyscy zamieszkujący klasztor zakonnicy, zwani pięcioma świętymi braćmi polskimi. W 1005 roku grób męczenników wizytował cesarz Henryk II. Międzyrzecz to ciekawe miejsce, taki tygiel kulturowy. Splata się tutaj historia i Polaków, i Niemców, i Łemków, i Żydów. Tak, patrząc na mapę dzisiejszego województwa lubuskiego, historycznie patrząc na nią, musimy mieć świadomość, że historia północy i historia południa jest historią w jakimś sensie homogeniczną. Jest to przede wszystkim historia i kultura niemiecka. Jedyny fragment, większy fragment dzisiejszego województwa, który wchodził w skład Rzeczpospolitej, to jest powiat międzyrzecki. Do drugiego rozbioru te ziemie należały do Rzeczpospolitej. Niemniej jednak w sensie etnicznym były bardzo zróżnicowane. Tak jak pani powiedziała, mieszkali tutaj i Polacy, i Niemcy, i Żydzi, a nawet Szkoci i Holendrzy. Wytwarzało bardzo specyficzny, ciekawy tygiel kulturalno-narodowościowy. Mam nadzieję, że badania, które się rozpoczynają, wydobędą to na światło dzienne i będzie można się bliżej zapoznać z tą taką Unią Europejską w pigułce, jaką mieliśmy tutaj kilkaset lat wcześniej. W pierwszej połowie XIII wieku, za panowania księcia wielkopolskiego Władysława Odonica, istniała już kasztelania międzyrzecka z kasztelanem Teodorykiem. Miasto zostało lokowane na prawie niemieckim w połowie XIII wieku jako jedno z pierwszych miast Wielkopolski. Międzyrzecki zamek zbudowano za czasów Kazimierza Wielkiego, na miejscu dawnego drewnianego grodu. Był siedzibą kasztelanów i starostów międzyrzeckich. W 1574 roku w międzyrzeckim zamku witano Henryka Walezego, który jechał do Krakowa, aby objąć tron Polski. O tym wie, ale tutaj w Międzyrzeczu była próba zabicia Napoleona, zamach na Napoleona. Tak, w 1806 roku, kiedy Napoleon ze swoją armią maszerował z Berlina do Warszawy, zatrzymał się w Międzyrzeczu. Nocował tutaj 27 listopada w domu kupca Folmera. Zrobił tam zresztą też potężne zamówienie na sukno, dla mundury dla swoich żołnierzy. I wtedy jeden z pruskich patriotów próbował dokonać zamachu na cesarza. Traktował go oczywiście jako tyrana, osobę, która najechała i zniszczyła jego kraj, więc zakładał, że jeżeli go zastrzeli, odwróci losy wojny. Wszedł na wieżę ratuszową spożyczoną flintą, no i stamtąd próbował strzelać do cesarza w momencie, kiedy ten wychodził z domu kupca Folmera. W ostateczności jednak strzału nie oddał, najprawdopodobniej przeraził się represji, które spadły potem na miasto, czy bezpośrednio również i na niego. Niemniej jednak taka próba w Międzyrzeczu miała miejsce. Przebudowany w XVI wieku zamek został zniszczony w czasie wojen szwedzkich. Nigdy nie odbudowany został w latach 50. zabezpieczony jako trwała ruina. Na początku XVIII wieku siedzibą starostów międzyrzeckich został budynek starostwa, wybudowany w sąsiedztwie ruin zamku. Obecną, klasycystyczną formę otrzymał podczas przebudowy w XIX wieku. Zamek, budynek starostwa wraz z oficyną, domem brannym i karczmą tworzą Międzyrzecki Zespół Muzealny. Położony w pięknym parku z wieloma rzeczkami, stawami, mostkami, pośród starych drzew, tworzy miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów. Międzyrzecz to nie tylko zamek, to jest cały kompleks muzealny. Obszar pomiędzy Paklicą a Obrą, około 7 hektarów. Zamek i budynek starostwa i domek bramny i dawna karczma. Jednak zamek jest chyba najbardziej znany. I słusznie, bo jest to jedyny królewski piastowski zamek na terenie województwa lubuskiego. No, poświadcza o polskości tych ziem, chociażby z tego względu jest ważny. Może nie jest tak okazały jak Malbork, jest to zachowana ruina, jednak jest. No, zamek jest od jakiegoś tam czasu dostarczycielem naszych ciągłych trosk, bo wymaga gruntownego remontu. Na to oczywiście są potrzebne pieniądze. Pracuję, że w
tej chwili, aby zakończyć remont zamku, potrzebujemy jeszcze około 1,5 miliona złotych. W czasach kryzysu jest to bardzo trudne. Niemniej jednak staramy się sukcesyjnie, etapami po kolei ten remont przeprowadzać. W tamtym roku wydaliśmy na remont około 400 tysięcy złotych. W tym roku mam nadzieję wydać podobną sumę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi zamierzeniami, to kolejny etap remontu zamku będziemy mieli za sobą. W tym tempie za jakieś 4-5 lat powinniśmy go zakończyć. I rozpoczniemy oczywiście od początku. Muzeum w Międzyrzeczu posiada największą w Polsce kolekcję portretów trumiennych, tablic inskrypcyjnych i herbowych z XVII i XVIII wieku. Portret trumienny to wyjątkowe zjawisko w sztuce europejskiej. Związany był ściśle z ceremonią szlacheckich pogrzebów i występuje w malarstwie barokowym tylko w granicach kulturowego oddziaływania dawnej Rzeczpospolitej. Pierwsze wizerunki trumienne pojawiły się w połowie XVII wieku. Posiadają zawsze kształt krótszego boku trumny. Malowane są przeważnie na blasze cynowej, rzadziej na miedzianej, mosiężnej, srebrnej, a nawet żelaznej. Zmarły zawsze przedstawiony jest jako osoba żyjąca. Rysy twarzy, wszelkie defekty urody oddane są z dużym realizmem i ekspresją. Portret trumienny jest to malowidło, które było wykonywane na blasze cynowej albo miedzianej i przybijane do trumny. Przedstawia zawsze osobę zmarłą? Przedstawia zawsze osobę zmarłą, która odeszła z tego świata. I co ciekawe, jest to tylko tradycja szlachecka, czyli tylko szlachcic mógł sobie na taki portret pozwolić i tylko dla szlachcica był wykonywany taki obraz. To był też duży wydatek, który wymagał zgromadzenia jakiejś konkretnej sumy pieniędzy, ale też musiało to potrwać. Oczywiście było cała ta ceremonia pogrzebowa razem z portretem. Trwało to kilka miesięcy, te przygotowania, które należało poczynić, żeby po prostu pogrzeb wyszedł tak jak sobie zaplanowano, tak jak należy. I oprócz tego, że malowano portret, to jeszcze trzeba było zaprosić gości, trzeba było przystroić kościół, właśnie wykonać ten zamek boleści. Oczywiście do tego jeszcze dochodził specjalnie wynajęty orator, który przemawiał na pogrzebie do zaproszonych gości i robił to w sposób poetycki, czyli tą całą mowę trzeba było także specjalnie przygotować pod tą konkretną osobę. I po całej ceremonii portret odkręcano od trumny i wieszano w kościele, którego zmarły był patronem. Na ścianach widać różne portrety trumienne osób w różnym wieku, różnych płci, ale nie są to portrety smutne, przedstawiające ludzi, którzy odeszli w jakichś dramatycznych, okrutnych sytuacjach. No, tak można powiedzieć, że są to raczej portrety żywe, oprócz jednego portretu, który był malowany już po śmierci tej osoby. Jest to ten portret nieznanej szlachcianki z Leszna. I na tym portrecie właśnie widzimy, że jest on troszkę inny od reszty, że ta kobieta ma zapadłe policzki, także zapadłe oczy, że być może była malowana już na łożu śmierci, a reszta portretów była wykonywana za życia danej osoby. Twórcami portretów byli nieznani z nazwiska malarze zrzeszeni w cechu, ale także malarze profesjonalni o dużych umiejętnościach portretowania. Pogrzeb polskiego szlachcica był bardzo okazały. Cudzoziemcy podróżujący w tym czasie po Polsce porównywali go do królewskich czy książęcych pogrzebów na zachodzie Europy. Tutaj właśnie mamy przykłady legend epitafijnych, które pisano dla konkretnych osób. Tu zwykle pisano o tym, że dana osoba zmarła, pisano o tym, kto był w jej rodzinie, ile miała córek, pisano też o zasługach, jeśli był to wojskowy, to pisano, w jakich walkach się zasłużył, a też
Na takich tablicach epitafijnych pisano takie rzeczy jak na przykład ostrzeżenie dla żywych, że mogą wkrótce także dołączyć do umarłych. Castrum Doloris to była taka pożegnalna kaplica, która była budowana. Mówił Pan, że to budowano nawet kilka miesięcy. Co tak. Wobec tego w tym czasie działo się z tym ciałem osoby zmarłej? Ciało leżało sobie w kościele, zabalsamowane i można było się z tą osobą żegnać. Po prostu trumna była odkryta, wieko było odkryte i przychodziło się do kościoła i żegnało z tą osobą. A już w późniejszym czasie, przed ceremonią pogrzebową, zamykano trumnę i można było się też z tą osobą pożegnać, ale miała ona taką szybkę na wieku i przez tą szybkę można było ją zobaczyć.